Moi drodzy, bardzo się cieszę, że po raz kolejny się widzimy i że nam się udało tutaj spotkać. Zastanawiałem się, co wam na początku powiedzieć przed tą medytacją. Właściwie nic nie powinienem mówić, dlatego że to jest czas medytacji, a nie wprowadzenia w medytację. Wprowadzenie mogliście obejrzeć dzisiaj Romka. Mam nadzieję, że wam się to udało. Natomiast wiem, z doświadczenia wiem, że początki medytowania to jest zderzanie się z niewiadomymi, ciągłym jakimś takim poczuciem i pytaniem w środku, czy to na pewno dobrze. To poczucie mówi, że nie do końca, coś tu nie gra, czujemy się nieswojo. Niestety tak jest. Tak ma być. Jeśli was jakieś medytacje na przykład drażnią, niepokoją, zastanawiają, są takie, które może jakoś rozciągają coś w was, to jest dobry efekt. Wcale nie chodzi o to, żeby to wszystko od razu zrozumieć. Ignacy Loyola mówił, że w medytacjach taka sytuacja, której by trzeba było się przyjrzeć, to jest to, kiedy nic mnie nie porusza, nie dotyka. A jeśli mnie porusza w taki sposób, dotknęło coś trudnego tematu w moim życiu, bardzo dobrze. Znaczy, najprawdopodobniej można powiedzieć, że Pan Bóg jakoś tym tematem się interesuje. Może coś dotknęło tematu takiego, który mnie pcha do rozwoju, bardzo dobrze, najwidoczniej tu Duch Boży cię gdzieś w tą stronę prowadzi jakiegoś rozwoju. Jeśli ktoś z was ma taką sytuację, że medytacje nic we mnie nie poruszają, to na co trzeba zwrócić uwagę, to na przygotowanie tych medytacji. To znaczy, czy mi się udaje wcześniej wysłuchać wprowadzenie, pomyśleć trochę o tym lub przeczytać PDF-a. Jeśli robię to zupełnie od razu, przed medytacją, to może się uda to zrobić trochę wcześniej, albo dzień wcześniej od razu, jak dostanę maila. Spróbujcie zwrócić na to uwagę, żeby móc samemu trochę przemyśleć i jeśli przebieg proponowany przez lektora nie odpowiada ci, to medytuj sam. Nawet wyłącz wtedy medytację, ale pogrąż się we własnych myślach. A tych was, którzy chcecie jednak z lektorem spróbować, zapraszam teraz, usiądźcie wygodnie. Zwróćcie uwagę na to, żeby ta pozycja, którą macie, była taką pozycją najlepszą możliwą w tym momencie. Niektórzy ryzykują medytowanie na leżąco. Ono zazwyczaj kończy się drzemką. Czy to, w jaki sposób ja teraz siedzę, w jakim miejscu jestem, w którą stronę jestem zwrócony i czy siedzę taki zgarbiony, czy wyprostowany, to sprzyja mojemu medytowaniu. Przez chwilę o tym pomyślcie, wybierzcie najlepszą możliwą pozycję dla was i zaczynamy. Na początku wystarczy, że wsłuchasz się w tę modlitwę. Wystarczy, że wsłuchasz się w tę melodię. Pozwól, żeby ona poprowadziła twoje myśli. Raz jeszcze zwróć uwagę na twój oddech.
Zwróć uwagę, w jakim naturalnym tempie robisz wdechy, wydechy. Posłuchaj tego. Pomyśl teraz, że będziesz spotykać się z Bogiem. Postaraj się po prostu pomyśleć o tym, że to nie jest zwykła medytacja. To zwracanie się do Boga. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, proszę Cię, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane jedynie do służby i chwały Twojego boskiego majestatu. Proszę Cię, żebyś mnie poprowadził w czasie tej modlitwy, żeby moje myśli, moje przeżycie coraz bardziej mnie kształtowały w taki sposób, żebym był bardziej podobny do Ciebie. O to Cię dziś proszę. Możesz zawierzyć teraz Bogu ten czas. W dzisiejszej medytacji proszę Cię, Boże, o to, abym odkrył w sobie obecność Boga, obecność Ducha Świętego, który mnie zamieszkuje i który mnie prowadzi. Wyobraź sobie, że idziesz w tłumie Izraelitów. Wszyscy razem podążacie za obłokiem. Zobacz swój namiot,
swoją rodzinę, z którą idziesz. Jesteście prowadzeni przez obłok i słup ognia. Popatrz, jak to mogłoby wyglądać. Postaraj się wpatrzeć w ten obłok, w ten słup ognia, które są gdzieś przed tobą. Idziesz za nimi. Nie da się kontrolować obłoku. Nie da się także kontrolować słupu ognia. One są w jakiś sposób tajemnicze i niekontrolowalne. Bóg w stosunku do nas również bywa tajemniczy i również nie pozwala się kontrolować. Tajemniczość może budzić opór i lęk, ale może też pociągać i fascynować.
W wyobraźni zobacz, jak Izraelici zatrzymują się, kiedy obłok zatrzymuje się. Zobacz także, jak Izraelici zaczynają pakować namioty wtedy, kiedy obłok porusza się w przód. Co czujesz, kiedy widzisz takie reakcje ludzi? Co pojawia się w tobie, kiedy widzisz zaufanie w pójściu za czymś, co jest niekontrolowalne, nieprzewidywalne? Postaraj się popatrzeć na to, jak Izraelici czekają, aż obłok ruszy. Nie wyprzedzają obłoku. Czasami w każdym z nas
budzi się chęć wyprzedzenia obłoku, wyprzedzenia Boga, wyprzedzenia, przyspieszenia tego, co się w nas naturalnie dzieje i ma swój naturalny rytm. Czasami trudno jest nam zostać w określonym miejscu, kiedy to miejsce związane jest z nieprzyjemnymi, trudnymi doznaniami. Być może także i ty czasami chcesz wyprzedzić obłok, czyli przestać się zajmować tym, co w tym momencie jest akurat ważne. Przy jakich tematach powinieneś pozostać dłużej? Powinieneś wytrwać i nie wyprzedzać tego procesu, który prowadzi w twoim wnętrzu Bóg. Zobacz teraz, jak obłok obniża się w dół. Zobacz, jak obłok jest obok namiotu spotkania. Okrywa ten namiot. To znaczy, że Bóg zamieszkał ze swoimi ludźmi.
nie jest oddzielony od ludzi. Ty nie jesteś oddzielony od Boga, choćby nie wiem, co się działo. To On chciał być między ludźmi. To od Niego zależy. Nie od Twojej jakości życia. Pod koniec tej medytacji porozmawiaj z Bogiem o tym, co jest teraz w Twoim wnętrzu, o najważniejszych wątkach tego rozmyślania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.